Liturgicznie czas Bożego Narodzenia pożegnaliśmy w niedzielę, ale my Polacy tak kochamy choinki i żłóbek, że jeszcze do 2 lutego nielegalnie przechowujemy te akcesoria w kościele. Ale to dobrze, bo chciałbym zacząć od treści Bożonarodzeniowej. Te choinki dodają mi otuchy. Jednym z takich sztandarowych haseł czasu Bożego Narodzenia jest, a słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Czytamy to o tym w Biblii, no i śpiewamy w kolendzie. Stało się ciałem. I zamieszkało między nami. Mi się wydaje, że bardziej się koncentrujemy na tym, że Słowo stało się ciałem. Nawet muzycznie to jest, a Słowo stało się ciałem, i mieszkało między nami, do dołu zjeżdża. Pierw idzie do góry, potem zjeżdża do dołu. A to zamieszkało między nami, to jest sedno. Słuchajcie, gdybym Wam powiedział: znam Twojego chrzestnego, no to ciekawe, właśnie przyjechał do Ciebie do Kielc, będzie dziś nocował u Ciebie, Matko. To, że chrzestny gdzieś jest, ciotka gdzieś jest, to jest drobiazg, ale jakbym usłyszała, że ciotka dzisiaj będzie u mnie nocować, matko, ja mam bałagan, gdzie ja ją położę? Pan Jezus się narodził, Słowo stało się ciałem, gdzieś się stało, Słowo ciałem i zamieszkało między nami. Na, poważnie? Naprawdę. Zamieszkało między nami. Nie chodzi tylko o przestrzeń, chodzi o nasze obyczaje, zwyczaje. To jest nieprawdopodobne. My mamy oczywiście wielki szacunek do najświętszego sakramentu, do Biblii, do, do kościoła, ale Jezus wchodzi w taką zwykłość, w taką wielką zwykłość codziennego życia. Nam się to w głowie nie mieści. My jednak ciągle rozdzielamy. No, i to, 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 to jest dobre, że jak wchodzimy do kościoła, to zaczynamy mówić przyciszonym głosem. Że jak idziemy do kościoła, to się inaczej ubieramy. Że my księża też przy ołtarzu jesteśmy inaczej ubrani, wykonujemy pewne gesty liturgiczne. To jest sakrum. To jest dobrze. Źle by było, gdybyśmy w kościele zachowywali się jak na targu. Ale z drugiej strony Jezus wszedł i w targ, i w tłum, i w normal... chorował, jak był dzieckiem być może. I miał normalny dom. Tak... Wiecie, co dla mnie było najbardziej szokujące w filmie Pasja Gibsona? No, oczywiście sama męka Jezusa. Oczy zamykałem nie raz. Ale szokującą sceną, o której myślę często, było to, jak Pan Jezus ochlapał Matkę Bożą. Boże, Panie Jezu, jak Ty tak mogłeś? Matkę Bożą ochlapał. Ksiądz Orzechowski, ten z filmu z powiedział kiedyś na kazaniu, dom w Nazarecie to był taki dom, gdzie Najświętszy Sakrament plątał się między gardgami. Nieprawdopodobne. Najświętszy Sakrament, który dostał ścierką po głowie, Jezu, zostaw, nie, nie zaglądaj do garka. W Nazarecie nie było tak. Maryjo, współodkopicielko, co będzie na obiad? Mesjaszu, z kisiel? Jezus, do domu już idę. No do domu, no. Ile razy mam wołać? Józef, pogadaj z Nim, bo ja już nie mam do Niego cierpliwości. On był podobny we wszystkim oprócz grzechu. On wszedł w prawidła naszego życia. Zamieszkało między nami. Mówię o tym, bo my się ciągle Jezusa boimy. Ciągle jest odległy, ciągle jest daleki. Słowo cało się ciągle zamieszkało między nami. I dlatego o tym mówię w związku z dzisiejszą Ewangelią, bo Oczywiście Biblia nam przekazuje zasadniczą treść teologiczną o miłosiernym Bogu, o dobroci Boga, o dziele odkupienia, ale ponieważ Jezus wszedł w nasze mechanizmy codziennego życia, to jak czytamy Biblię, to widzimy różne tutaj mechanizmy piękne. I oczywiście, przyjmując te istotne treści, możemy podpatrzeć też, co Biblia mówi o właśnie relacji mężczyzny do kobiety, dzieci do ojca. Sprawy, sprawy bardzo ziemskie też nam pokazują. Biblia jest jedyną księgą prawdziwą do końca na świecie. Jest, jest nieprawdopodobnie realna. I zaskakuje to, że w Biblii pisanej 2000 lat temu odkrywamy prawidła, które widzimy w naszych domach, w naszej codzienności. Proszę bardzo, posłuchajcie. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Nawet w polskim języku jest gorączka ta 38,3, i że ktoś dostał białej gorączki. Mamy na określenie albo stan podgrzania ciała, to studenci medycyny będą wiedzieli, na czym to polega, albo mamy stan emocji, biała gorączka. Ona leżała w białej gorączce, już ją tak sparaliżowało, już była tak zacięta, to jest coś, naj, największy stopień jakiegoś buntu, złości, który może okazać kobieta, kiedy się po prostu już tak zatnie, tak już jej te szczęki się zacisną, że się rzecz, rzecz nieprawdopodobna, już nawet nic nie mówi. To już jest taka gorączka. Ja widziałem kobiety w takim stanie. Po prostu już nie podchodźcie do mnie. Leżała w gorączce, leżała. A dlaczego leżała w gorączce? Posłuchajcie pierwszego zdania. Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szemona i Andrzeja. Jaką minęwa wasza mama, kiedy tata wraca z pracy z trzema kumplami i mówi, zrób nam kanapki. Niezapowiedziany. A jeszcze co ciekawe, teściowa Piotra miała zięcia Piotra, który miał przedsiębiorstwo rybackie. I nagle on zostawia łódź i postanawia chodzić z jakimś prorokiem z Galilei. Drogi Panie, studenci, jak będziesz u swojej dziewczyny i przyjdzie jej mama do pokoju, tak cię poznać, z kim Gosia chodzi. I zapyta, a Pan się czym zajmuje? Wie pani, miałem firmę komputerową, ale spotkałem Mesjasza. I będę z nim chodził teraz. Gosiu, podziękuj Panu. Która teściowa nie dostanie białej gorączki na wiadomość, że zięciu sprzedał, sprzedaje, odstawiał przedsiębiorstwo rybackie i zaczyna chodzić z Mesjaszem, I jeszcze przyprowadza jego i jego kuleszków do domu. No ja się nie dziwię, że ona białej gorączki dostała. I co robi Jezus? Ktoś powie cud, a ja bym się upierał, że nie cud. Jezus jest po prostu mężczyzną, mądrym mężczyzną. On podszedł do niej. U, trzeba być mocarzem, tytanem odwagi, żeby podejść do kobiety. Wielu facetów nie podchodzi do kobiety, nawet jeśli z nią współżyje, nawet jeśli jej dotyka ciała, to nigdy nie podchodzi do kobiety, bo podejść do kogoś, to podejść do jego świata, lęków, marzeń, strachów. Małżonkowie kochają się, jak to mówimy, a są kilometry od siebie. Była u mnie niedawno para małżeńska, yy, kryzys po półtora roku. No i usiedli przy mnie, jak to się zdarza, zaczęli się przy mnie sprzeczać. A ty co, a ty co? A ja? A ty? A ja? Ona tak, a on ostro tak. No to no tak, ona forhandem, on backhandem, on po linii. Ja mówię, dobra, to starczy tego hokeja, -ho -ho mówię tutaj. Niech pani wyjdzie na chwilę. Zaniepokoiła się. Dlaczego? Niech pani wyjdzie, pogadam z mężem. No wyszła. Mówię, panie, tak między nami, facetami, o co tu chodzi? A on zaczyna płakać. Fajny, kurczę, czysty mężczyzna taki. Zaczyna płakać. Przez łzy mówić, nie to, że jakoś zaczął szlochać. Mówię, bardzo przepraszam, że pana zapytam, pana żona widziała kiedyś te łzy? Nie, nigdy. I nie zobaczy. Ja mówię, szkoda. Niech pan je kiedyś pokaże. Nie pokaże. Są ze sobą. Całowali się trzy miliony razy w narzeczeństwie. Snuli plany. Nigdy nie odkrył przed nią swojego serca. Nie wiem dlaczego. Jest daleko. Jezus podszedł do niej. Podszedł do niej, do jej świata. I podniósł ją, ująwszy za rękę. Panowie, nie wziął za kark. Nie wziął łóżka i powiedział łubu-dubu wywrócił. Nie krzyknął: "Ruszaj się, kobito", tylko podszedł do niej i ująwszy, ująwszy, nie wziął, nie chwycił, nie capnął, ująwszy za rękę, podniósł ją. Potraktował ją jak kobietę. I ona od razu była zdrowa. Kiedyś pracowałem z pewną siostrą zakonną, tak w biurko w biurko przez chyba rok. Przeurocza, sympatyczna osoba, bardzo uczynna. Wspaniale nam się pracowało, ale raz na kwartał przychodził taki dzień, że marzyły mi się schrony skętrzyna? Nic nie pasowało. Może długopis? Nie. Może herbatki, e, tam herbatki. No, coś się, wiedziałem, że trzeba przeczekać. I kie, potem jak humor jej wracał, to pytałem, siostro, przepraszam, już fajnie gadamy dzisiaj. Jak siostra by miała ten taki inny dzień, to co ja mam robić? Niech ksiądz ze mną będzie, tylko ze mną będzie, nie ucieka, nie, nie trzaska drzwiami, nie odzywam się do środka. Być, panowie, być ochroniarzem, który, który nie opuści. Nieprawdopodobnie ująwszy za rękę, gorączka ją natychmiast opuściła i usługiwała im. Na czym polegała choroba? Dlatego autor Ewangelii to podkreśla. Usługiwała, czyli gorączka polegała na tym, że ona nie chciała usługiwać, że się, że się zacięła, że weszła w pozycję horyzontalną. A potem, kiedy Jezus, jeszcze drugi tylko wątek podejmę, bo jest bardzo ważny. Ze złe duchy wiedziały, kim on jest, ale on zabraniał im mówić. Wiecie, bardzo często jest tak, że człowiek ma chrześcijaństwo w wymiarze jedynie intelektualnym, ma poustawiane pojęcia. Jak człowiek jest inteligentny, to szybko to zrobi i może tych pojęć dużo poustawiać. Ale do Pana Boga ma daleko. Nieraz wiedza jest niebezpieczna. Piotr się dowiedział, że Jezus jest Mesjaszem i od razu mu radził, żeby nie szedł na krzyż. Wiedza Piotra była szkodliwa w tym, w tym momencie. Dlaczego o tym mówię? Bo jest pokusa, żeby się dowiedzieć. Teraz w dobie internetu młodzi ludzie są tak niektórzy obcykani w teologii. Że muszę ostro pracować, żeby im dorównać. Przychodzą na spotkanie, mają takie haki już na księdza. Jak samo lekarze mówią, że teraz trudno leczyć, bo każdy jest specjalistą, bo swoją chorobę przejrzy w komputerze. Do czego zmierzam? Jeśli coś mówisz, że wiesz, na przykład, że wiesz, że trzeba kochać, że miłość wyzwala, że miłość daje życie, a nie miłujesz na przykład ojca alkoholika, to ty nie wiesz, że miłość daje życie. Ktoś mówi, nie no wiem, no czy zdawałem pisem pracę naturalną o tym. Jak coś wiesz, a nie robisz, to nie wiesz. Masz tylko poustawiane pojęcia. I dlatego chrześcijaństwo, w ogóle rozwój człowieka dokonuje się ewolucyjnie. Nie przez skok. Sk skoki są bardzo niebezpieczne. Że przy, pojedziesz na rekolekcję, się nagle dowiesz takich teologicznych ciekawostek rozmaitych, że wrócisz do głowy z taką głową, a serce będzie dalej skosniałe. My to nieraz z księżmi rozmawiamy wiecie, jakie niebezpieczeństwo grozi księdzu, że świecki człowiek jak jest, to chłopak ma jedną dziewczynę, drugą dziewczynę w końcu poznaje trzecią, taką na poważnie narzeczoną, chodzą ze sobą, wszyscy ich znają, potem się pobierają, potem po, po roku się pojawia dziecko, wszystko się staje powoli. A u księdza, ja pamiętam, miałem 19 lat, chodziłem z kumplami na piwo na Stare Miasto, miałem dziewczynę. Potem, oczywiście, już się od tego odstawiłem, bo złożyłem podanie do seminarium, i zostałem przyjęty. I w czwartek byłem chłopak Piotr Pawlukiewicz z Warszawy, a w piątek byłem alumnem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. I przyjechałem do ciotki i wszyscy patrzyli: alumn je sałatkę. <zysy> alumn wziął widelec do ręki. Alum kichnął, poszedł do toalety, podobno oni nie chodzą. Ja to widziałem u parlamentarzystów. Ktoś jest nauczycielem w Działdowie, w Mławie, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przyjeżdża do Warszawy następnego dnia i czekają już na niego kamery Polsatu TVN-u, stare wygi dziennikarskie od zaginania i czeka na nich samochód służbowy i są w Komisji do Spraw Międzynarodowych i im jest bardzo trudne ja o tym z posłami rozmawiałem z dnia na dzień taka zmiana taka szokująca żeby to było powolutku żeby to było powolutku A to jest skok i dlatego Jezus mówi do demonów nie mówcie kim ja jestem bo jeszcze nie, oni tego nie mogą zrozumieć chrześcijaństwo rozwija się powoli rozwija się etapami to jest proces ciągły nie denerwujcie się i pamiętajcie Wiedza jest oczywiście potrzebna. Studiowanie teologii jest szlachetne. Kościół od dawna odpowiadał na pytania, które świat stawiał Kościołowi. Ale wiesz tyle, ile robisz. Resztę masz tylko w pojęciach. Jesteś taki, wiesz, jaki jesteś, na ile jesteś sprawdzony. Ja zawsze mówię, proszę Państwa, ja nigdy nie wiem, gdyby przyjechali tutaj jacyś obce, wojska, i mi ktoś przedstawił pistolet do głowy i powiedział, kochasz Jezusa. Ja nie wiem, jak bym się zachowało. Tego nie sprawdzałem i proszę po cichu Boga, by mi nie kazał tego sprawdzać. Ale w paru rzeczach byłem sprawdzany i wiem już jaki jestem. W sensie pozytywnym czy negatywnym. Dlatego Was Pan Bóg sprawdza, żebyście się dowiedzieli. Niektórzy są zaskoczeni. W sensie pozytywnym. Poszedłem gdzieś, tak się bałem, a nawet zabrałem głos, odezwałem się, było sympatycznie, albo, się, albo zawiodłem. Powoli. Wszystko się musi stawać powoli. Roślinka rośnie powoli. Jak weźmiemy roślinkę, zaczniemy ciągnąć, to pourywamy listki. Prawda? To, co Eldris pisze. Serce się musi zrosnąć. Nie można powiedzieć człowiekowi z połamanymi nogami weź się w garść i skocz na giewont. pat sąsiad poszedł, a ty nie. No. Nogi się muszą zrosnąć, serce się musi zrosnąć, roślinka musi dojrzeć, woda musi wyparować, dzień musi przeminąć, słońce, ziemia musi obieć słońce. Na wszystko jest czas. Kochele tak o tym pięknie pisze. Jest czas płaczu, śmiechu, pracy, wypoczynku, śmierci, życia. Dziękujmy Bogu za wszelki czas. Każdy jest potrzebny, a nie wiadomo czy ten trudniejszy czas nie jest potrzebny od tego bardziej spokojnego.